Ty, siostra Faustyna, powiedz historię, jak znasz, to powiedz, co się nagra. No, powiedz. Ty, siostra Faustyna chyba pukała do tego klasztoru, tutaj służyła, w kuchni pracowała. Ale ja, proszę, ale nie wiem. Nie znam, ze wstydem się przyznam, jaka ta historia. To niech sobie tyle patrzy. A, no, to jest ulica Żytnia. Się chyba Pan Jezus objawił. Znaczy na pewno tutaj w tym kościele. Już Nowolipie. A no Nowolipka w Nowolipie, ale o, a na Nowolipkach był cud. Matka Boża chyba w 47 przyszła i o, proszę bardzo, tam jedziemy teraz, tak, do tego miejsca. Matka Boża na kościele była widoczna niedawno, tak, malowali parę razy dach, że tam specy czy jacy tam ludzie. Specy to może nie tylko tych ludzi wynajęli do malowania, że niby odblask na dachu, a to była Matka Boża. Tutaj tłumy ludzi były. Nie było można przejść tutaj. Się nie zatrzyma na moment, ale po prostu przejeżdżamy przez te miejsca cudowne. A tutaj Matka Boża, tutaj na tym zwieńczeniu tej wieży ukazała się. Są jeszcze świadkowie żyjący tego wydarzenia. Tutaj naprzeciwko chyba zegarmistrz mieszka, który to historię też zna, który to widział. Naocznie. Tak. Dobrze, to ja tego nie wiem, może Artur widzę, że będzie chciał tego. Teraz na Powązki jedziemy. Nie na Powązki, przepraszam, na Pawiak będziemy teraz mijać więzienie męczeńskie. Jak człowiek zna mało historię tego miasta, że wstyd po prostu. Ci, co obejrzą film, to niech sobie zajrzą tam. Na pewno i lepiej wiedzą. Ja to bez matury jestem, także jestem usprawiedliwiony. Tak. Tu jest Pawiak, więzienie tego budynku w zasadzie nie ma, tylko część podziemi. Dobrze, to wyłączymy na razie i tą relację będzie. Tutaj jest tego, naprawdę tutaj dziękujemy służbie zdrowia. Pozdrawiamy ich serdecznie. Tak, szczególnie w tych czasach. W ciężkich pandemii. Czasach. Epidemii. Na pierwszym froncie są. Tak, ludzie. Tak, to są tego. To współcześni to męczennicy, można tak powiedzieć.
dużo się prezentuje tutaj. No, Ardo na tą stronę zjechał. Tu jest ten, no piękny, tu jest flaga polska. Najpiękniejsza. Najprostsza. Dziękujemy tym twórcom tego masztu. Pięknie, pięknie się prezentuje. Także jeszcze Polska nie zginęła. Jezu, bogactwo. Ale to jest.